Ona jest skierowana do każdego chrześcijanina, do każdego człowieka dobrej woli, do każdego człowieka, któremu zależy na tym, żeby budować jedność, a nie rozłam. Rozłam w rozumieniu też takim, że my nawet wewnątrz, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach jesteśmy skłóceni ze względu bardzo często na złożoną rzeczywistość naszego świata. Każdy z nas troszeczkę inaczej na ten świat patrzy, na ludzi patrzy inaczej, na zjawiska, które oczywiście są niepokojące, też patrzy w różny sposób i mam wrażenie, że jest bardzo dużo napięcia, nie tylko na świecie, ale też w rodzinach, a jak w rodzinach, to też w kościele. I w związku z tym mogą rodzić się w sercu bardzo negatywne uczucia. Czasami ludzie chociażby przez różne spojrzenia na politykę, na polityków, nie odzywają się latami do siebie, są obrażeni, zacięci w sercu. I wydaje mi się, że wielu z nas dzisiaj musi skorygować swoje serce, żeby zobaczyć, czy ja czasami nie odstąpiłem od tego, co stanowi istotę miłości chrześcijańskiej. A istotą miłości chrześcijańskiej jest kochanie nieprzyjaciół, kochanie naszych wrogów. Ba, nawet Jezus mówi, oddawanie za nich swojego życia. I to jest chyba jakaś dzisiaj intencja modlitwy, która w naszym kraju jest absolutnie szczególnie potrzebna. Proszę księdza zatem, jak możemy przystąpić do tego dzieła, do tej inicjatywy, żeby zaadoptować nieprzyjaciela Kościoła Świętego? Tak, idea jest taka, że 15 sierpnia rozpoczynamy naszą akcję, która trwać będzie do 24 grudnia. Prosimy na początku Pana Jezusa, prosimy Matkę Bożą, żeby pokazała mi w sercu tego człowieka, za którego mam w szczególny sposób przez ten czas się modlić. Najczęściej może być to nawet ktoś z najbliższego mojego grona, z najbliższej rodziny, kto walczy z Kościołem, kto atakuje Kościół, kto mówi wszystko złe na Kościół. To może być, tak jak wspominałem wcześniej, jakiś polityk, którego w sercu gdzieś tam, muszę się przyznać, nie znoszę, nie jestem w stanie patrzeć na niego, myśleć o nim w sposób obiektywny. I to wszystko gdzieś tam w sercu bardzo bym chciał, żeby Matka Boża, Pan Jezus nam pokazali i za konkretnego człowieka będziemy modlić się przez ten czas koronką do Bożego Miłosierdzia. To może być o godzinie 15, ale może być o każdej porze dnia koronka do Bożego Miłosierdzia. Może też ofiarowanie tego cierpienia spowodowanego przez to, że ktoś tak niszczy Kościół, zajadle walczy z Kościołem. I to boli nas, chrześcijan, kiedy widzimy, jak to jest bardzo niesprawiedliwe takie traktowanie Kościoła, którym jesteśmy my sami, nie tylko hierarchia kościelna, ty i ja jesteśmy Kościołem. Więc ten ból z powodu tego, jak jesteśmy traktowani niesprawiedliwie, też połączony z tą modlitwą, jestem przekonany o tym, da wielki owoc. Jestem bardzo poruszony wieloma świadectwami w historii Kościoła Świętego, gdzie najwięksi wrogowie Kościoła stawali się czasami największymi przyjaciółmi Kościoła i świętymi Kościoła Świętego. I to jest to, co mamy też na plakacie, ten fragment z nawrócenia świętego Pawła, gdzie przecież ten, który dyszał zemstą i chęcią zemsty na Kościele, który uważał chrześcijaństwo za sektę rodzącą się w sercu judaizmu, bardzo niebezpieczną sektę, chciał zniszczyć za wszelką cenę, został powalony przez Pana Jezusa i te słowa, które są niesamowite, które wywierają wielki wpływ na Pawła. Przecież on nie walczył z Jezusem, on walczył z Kościołem, z ludźmi, którzy według niego tworzyli tą sektę chrześcijan bardzo niebezpieczną. A tutaj słyszy w czasie tego powalenia z konia głos samego Jezusa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I to też jest bardzo ważne, że prześladując Kościół, prześladuje Jezusa Chrystusa, prześladuje Boga, ponieważ Jezus jest w najmniejszym z nas. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. I ta Golgota Kościoła, ona cały czas jest w sercach tych najmniejszych, w sercu Kościoła. I Kościół dzisiaj
wstępuje na drogę Kalwarii, na drogę Golgoty i to bardzo mocno jest widoczne. Proszę księdza, jeszcze chciałbym zapytać odnośnie tej w ogóle idei modlić się za nieprzyjaciół, ponieważ wiemy, że jak bardzo łatwo nam jest modlić się za najbliższych, za rodzinę, za przyjaciół. Ale kiedy słyszymy właśnie, żeby modlić się za nieprzyjaciół, za naszych wrogów, no to rodzi się takie zniesmaczenie. No, jakim cudem ja mam się modlić za kogoś, który życzy mi najgorzej i może powiedzieć, nienawidzi mnie? Tak, to jest właśnie też weryfikacja naszego chrześcijaństwa, ponieważ my zredukowaliśmy chrześcijaństwo, tak mówię kolokwialnie, do paciorka rano i wieczorem, do pójścia do Bozi w niedzielę na mszę świętą, do takich rytuałów zewnętrznych. Natomiast istotą chrześcijaństwa jest misja krzyża i odkupienia, która Jezus chce dokonywać w każdym z nas. Jezus umarł za nieprzyjaciół, umarł za wszystkich ludzi, przebaczając wszystkim swoim katom, nie? I to jest istota naszego chrześcijaństwa. Modlić się tak jak Jezus z krzyża prześladowań i z krzyża cierpienia. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I żeby tak się modlić, musisz mieć ducha Jezusa w swoim sercu. Żeby mieć ducha Jezusa w swoim sercu, potrzebujesz wzywać Go nieustannie, żeby On przyszedł i zmienił twoje serce w stosunku do tego, za kogo się modlisz. Jak to robić? Najprościej prosisz, aby duch miłości, duch Jezusa stąpił na ciebie, abyś mógł patrzeć na tego, za kogo się modlisz, oczami Boga. Kochać tego, za kogo się modlisz, sercem Boga. Mieć takie uczucia do tego człowieka, za którego się modlisz, jakie ma Bóg w swoim sercu dla niego. Wtedy jest możliwa modlitwa za nieprzyjaciela. Wtedy jest możliwe wręcz oddanie swojego życia za niego. W miejsce tych najgorszych emocji, najgorszych uczuć pojawia się współczucie, pojawia się zrozumienie, pojawia się empatia, pojawia się przyjęcie tego człowieka całego z jego być może bardzo poranioną historią życia, również może przez ludzi Kościoła. Dlatego tak się zachowuje w tej chwili, jak się zachowuje. Więc najważniejsze w tym jest przyjąć ducha Jezusa Chrystusa, ducha ukrzyżowanej miłości, ducha świętego, który będzie zmieniał moje serce w czasie tej modlitwy za tego, który jest nieprzyjacielem Kościoła świętego. To proszę księdza jeszcze jedno pytanie, a raczej dwa na zakończenie, bo z jednej strony też często słyszymy, że jakim cudem modlitwa może odmienić postawę na przykład nieprzyjaciela Kościoła Świętego, to jest prawie nierealne, a też chciałbym się dopytać jednocześnie o datę, no bo ona kończy się 24 grudnia, więc można, to nie jest data przypadkowa. Tak, no, znaczy historia Kościoła starożytnego, średniowiecznego, współczesnego, ona pokazuje nam niezwykłą ilość przypadków walczących z Kościołem, którzy się nawracają pod wpływem modlitwy i pokuty innych członków Kościoła. I wielu naprawdę nieprzyjaciół Kościoła Świętego zostało wielkimi przyjaciółmi Kościoła. Historia obfituje w te świadectwa, więc nawet nie ma sensu je przypominać, bo byśmy tutaj nie skończyli przez całą noc. Natomiast data jest ważna. Chodzi o to, żeby 24, kiedy kończymy, żeby ten człowiek narodził się dla Boga. Jego serce narodziło się dla Boga w Boże Narodzenie. Żeby Jezus maleńki urodził się autentycznie, realnie i prawdziwie w sercu tego, za kogo się modliliśmy. Żeby Boże Narodzenie 25, tam chcemy przyjąć komunię świętą, uwieńczającą tą modlitwę, komunię świętą za tego, za kogo się modliliśmy, właśnie z tą intencją, żeby Jezus urodził się w jego sercu.